Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych i mamy obliczyć długość odcinka AB, jeżeli a jest równe 1,3, a b jest równe minus 3, minus 2. Najpierw musimy sobie te punkty zaznaczyć, punkt A13, gdzie on się będzie znajdował. Żeby zaznaczyć punkt, przypominamy, że zaczyna się tutaj zawsze od początku układów współrzędnych, czyli tutaj od punktu 0, 0. I pierwsza współrzędna 1, ona nam mówi, czy mamy pójść w prawo, czy w lewo. Jeżeli jest 1 dodatnie, to z tego miejsca muszę polecieć o jedno miejsce w prawo. Wybiegnę sobie po zielonej łączce, o jedno miejsce w prawo. A druga współrzędna 3, ona mi mówi, czy potem lecę sobie do nieba, do góry, czy do piekła w dół. Pojechałem po zielonym trawniczku o 1 w prawo, a teraz 3 jest dodatnie, więc lecę 3 w kierunku nieba ląduję w tym miejscu. Czyli tutaj jest mój punkt A, teraz punkt B. Jego pierwsza współrzędna jest minus 3. Po zielonej łączce sobie lecę, skoro jest minus 3, to lecę minus 3 w stronę lewą. Pobiegałem sobie już po trawniczku. A teraz druga współrzędna mówi czy do nieba, czy do piekła. Minus 2, czyli ujemne 2. No to teraz lecę o 2 w dół, czyli spadam do piekła. Dwie jednostki w dół. I tutaj jest mój punkt B. Czyli długość tego odcinka tutaj trzeba policzyć. Policzyć sobie tak po kratkach się nie da, bo skoro lecimy na ukos, to to jest niemożliwe. Ja mogę sobie liczyć tylko w poziomie kratki albo w pionie kratki. No to zrobię sobie, żeby mieć taką sytuację. Wystarczy, że tutaj sobie domaluję dwie kreski. Poziomie i w pionie. Tutaj utworzył mi się taki trójkąt prostokątny. Tu mam kąt prosty. W tym trójkącie tutaj, to mogę sobie policzyć, jaka jest długość tego odcinka. Tu jest kratek 4 dokładnie. I w tą stronę też sobie mogę policzyć, ile tu jest kratek. Tutaj tych kratek jest 2 i 3, czyli tutaj jest 5. Ten odcinek tutaj nazwę sobie x. I teraz mam twierdzenie Pitagorasa. Mam tutaj trójkąt prostokątny, więc mogę sobie napisać działanie takie. x do kwadratu będzie się równać 4 do kwadratu plus 5 do kwadratu potęgujemy liczby czy 4 do kwadratu to jest 16 5 do kwadratu to jest 25 czy x do kwadratu to się równa 41 zatem x będzie równy po spierwiastkowaniu wszystkiego pierwiastek z 41 odcinek AB to jest to samo co x to jest pierwiastek z 41 Zadanie drugie. Sprawdź, czy trójkąt po wierzchołkach a równa się 3, 2, b równa się minus 2, 4 i c równa się 1, minus 2, czy on jest prostokątny. No to najpierw trzeba by było te punkty pozaznaczać. Punkt a równa się 3, 2. Pierwsza współrzędna nam mówi po trawniczku czy w lewo, czy w prawo, a druga mówi czy do nieba, czy do piekła. 3 po trawniczku w prawo, a potem 2 dodatnie, czyli 2 do nieba. No to tutaj mamy punkt a. Teraz punkt B, minus 2, 4, czyli minus 2 po trawniczku. Startujemy stąd, minus 2 po trawniczku, jesteśmy tu, a potem czwórka, czyli 4 do nieba. 4 do nieba, czwórka dodatnia. Tutaj mamy punkt B i jeszcze punkt C. C to jest 1 minus 2, czyli 1 po trawniczku, 1 w prawo, a potem minus 2, czyli 2 do piekła. Tutaj w dół mamy punkt C. To rysujemy trójkąt i musimy sprawdzić, czy ten trójkąt jest prostokątny. No on tak wygląda, że tutaj może kąt prosty jest, a może nie jest. Że na oko się nie da ocenić, musimy to wszystko policzyć. To sobie pobudujemy takie trójkąty jak w zadaniu pierwszym. Pierwszy trójkąt, który tutaj sobie dorysuję, ten zielony trójkąt, obliczymy tutaj o długość tego odcinka, to będzie dla nas x i po kratkach sobie policzymy, że tutaj jest 2, a tu po kratkach możemy sobie policzyć, że jest 5. I tego x z pierwszego trójkąta mogę obliczyć. x do kwadratu będzie się równać 2 do kwadratu plus 5 do kwadratu, x do kwadratu to będzie 4 plus 25, czyli x do kwadratu to będzie 29, zatem x to będzie pierwiastek z 29. Oto no ten odcinek już wiem, że ma długość pierwiastek z 29. Teraz stworzę sobie drugi trójkąt. Tutaj też sobie policzymy, ile tutaj jest długości w pionie. 3 i 3, czyli tutaj mam długość 6, a tu w tą stronę będę mieć 3. Kąt prosty jest tutaj, przeciwprostokątna jest tutaj. To będzie Y. Z drugiego trójkąta mam działanie Y do kwadratu, czyli przeciwprostokątna. Równa się 6 do kwadratu plus 3 do kwadratu. Y do kwadratu to będzie 36 dodać 9. Po dodaniu to nam wyjdzie 45, czyli y to będzie pierwiastek z 45. Tu byśmy ten pierwiastek jeszcze mogli troszkę obliczyć, ale nam się to nie opłaca. Zaraz zobaczymy czemu. Dobra, i jeszcze trzeci trójkąt, który nam jest potrzebny. O, ten tutaj. Tu mamy dwie kratki. Tu w górę mamy cztery kratki. A tutaj damy sobie literę w. Z trzeciego trójkąta będziemy mieć działanie takie, będzie w do kwadratu równa się 2 do kwadratu plus 4 do kwadratu w do kwadratu to będzie 4 plus 16 w do kwadratu po dodaniu tego to będzie 20 i po spierwiastkowaniu wyjdzie, że w to jest pierwiastek z 20. No to obliczyłem wszystkie trzy boki w tym trójkącie, jak to teraz wygląda? Teraz to wygląda mniej więcej tak. Z pierwszego trójkąta obliczyliśmy ten odcinek, i tutaj nam wyszło pierwiastek z 29. Z drugiego niebieskiego trójkąta obliczyliśmy, że ten odcinek to jest pierwiastek z 45. I z trzeciego pomarańczowego trójkąta obliczyliśmy, że tutaj jest pierwiastek z 20. I teraz, żeby zobaczyć, czy jest gdzieś kąt prosty, podejrzewaliśmy najbardziej to miejsce. To teraz trzeba wziąć sobie te trzy liczby, zobaczyć, która z nich jest największa, i teraz tu widać wyraźnie, że to jest liczba największa, czyli biorę sobie największą liczbę pierwiastek z 45, podnoszę to do kwadratu i zobaczę, czy to mi będzie się równać temu, że jak sobie wezmę ten drugi bok pierwiastek z 20, podniosę do kwadratu plus ten trzeci bok też go podnieść trzeba do kwadratu. To działanie wynika z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa. Działa tu podobnie jak twierdzenie Pitagorasa. Tutaj trzeba mieć bok najdłuższy, czyli pierwiastek 45, on jest największy. A po tej stronie trzeba mieć sumę kwadratów tych dwóch pozostałych boków. I teraz zobaczymy, czy tutaj będzie równo, czy nie. Pierwiastek i kwadrat strony się likwidują, czyli tutaj mam 45. To się będzie równać albo nie. I tutaj pierwiastek z 20 do kwadratu to mi daje wynik 20. Dodać. A pierwiastek z 29 do kwadratu też pierwiastek i kwadrat się likwidują, czyli tu jest 29. Ostatecznie wychodzi, że 45, a po tej stronie wychodzi 49. Czyli to nie jest daleko, ale to nie jest równo. Jeżeli by było równo, to trójkąt byłby prostokątny, a skoro nie jest równo, to znaczy, że trójkąt nie jest prostokątny. Zatem zapisujemy odpowiedź. Trójkąt ABC nie jest prostokątny.